książka Doroty. Kartki mam pogniecione, strony poplamione. Wyglądam jak makulatura. Kiedyś miałam ładne obrazki. Dorota dorysowała wszystkim panom wąsy i brody, a paniom sztuczne rzęsy i kokardy we włosach. Teraz traktorem kieruje pies, a kaczor do nas skacze na skakance. Wcale mnie to nie śmieszy. Też jestem pupa zgrany i pognieciony. Wstyd mi w szkole. Inne zeszyty mają czyste kartki, dobre okładki, a ja zawsze jestem najgorszy. Gdy pan sprawdzała zadanie domowe, przykleiła się do mnie. Ptaki były brudne. Nie chcę być zeszytem do rana. Ja jestem spódnicą Doroty. Ja jestem spódnicą Doroty. Popatrzcie na mnie. Dół wystrzępiony, kieszeń urwana i te paskudne plamy. Wczoraj leżałam pod szafą, w zeszłym tygodniu pod lustrem. Nikt mnie ładnie nie składa, nigdy nie wiszę w szafie. Nie chcę być spódnicą Doroty. Dobrze cię rozumiem. Ciągle mam brudne kołnierzy, oberwane guziki, dziury na łokciu i plan w wysoku. Tu zupa, a tu farba. Też mnie nikt nie składa, nikt mnie nie miesza. Trzymajmy się razem do nas spódnicą. Ja też nie chcę być blisko Doroty. Ja jestem lalką Doroty. Kiedyś byłam piękną Barbie. Miałam lśniące włosy i śliczne ubranka. Teraz wyglądam jak kosmonaut. Nie chcę być lalką Doroty. Nie w porządku, mamy dosyć. Dosyć brudu i niszczenia. Odchodzimy od Doroty. Nikt tu dłużej nie wytrzyma. Nikt nie będzie nami rzucał. Nikt nie będzie dbał i brudził. Odchodzimy od Doroty. Poszukamy dobrych ludzi. Co tu się dzieje? To sen czy jawa? Czego ode mnie chcecie? My jesteśmy twoimi rzeczami. Byłam twoją spódnicą. Byłam twoją bluzką. Byłam twoją książką. Byłam twoim zeszytem. Byłam twoją lalką. Poznaję was, jesteście moimi rzeczami. Byłyśmy twoimi rzeczami. Już nie jesteśmy. Odchodzimy, Doroto. Dlaczego? Nie możecie mi tego zrobić. Co mi zostanie? Po co ci lalka? Do rzucania w kąt? Po co ci rzeszyt do wycierania brudnych palców? Po co ci książka do rzucania o ścianę? Po co ci bluzka do ścierania podłogi? Po co ci spódnica do wycierania kurzu? Co wy mówicie? Przecież lalka jest do bawienia, zeszyt do pisania, książka do czytania. Czy wy mnie już nie lubicie? A czy ty nas lubisz, Doroto? Bardzo was lubię, nie odchodźcie ode mnie, proszę was. Już podjęłyśmy decyzję. Nie damy się dłużej dręczyć. Poszukamy innej, milszej dziewczynki. Co to za rzeczy? Nie znam ich. Pewnie, że nas nie znasz, nigdy się nie widziałyśmy. Przyszłyśmy zobaczyć, jak wygląda dziewczynka, która o nas nigdy nie słyszała. Czy wy wiecie, co to jest? Pewnie, że wiemy! Czy powiecie mi? Sama zgadnij. Sprząszam w kątkach i na środku. Zatańcz ze mną, jestem. Z tym mam tańczyć, co to jest? Każde dziecko to wie, jestem szczotką.
Nie mogę uwierzyć, że taka duża dziewczynka nigdy nie widziała szczotki. A to co? Czeszę loki, czeszę jeże, zęby szczerze, zęby szczerze. Zęby szczerze, co to może być? Czy to rekin? Nie czeszesz swoich włosów, nie czeszesz moich. To skąd masz wiedzieć, że to jest grzebień? Grzebień do czesania. Gdybyś mnie wcześniej poznała, nie byłabyś takim czupiradłem. I ja też. Co ja czupiradłem? To nieprawda. Gorszy mi strach na wróble. To nieprawda. Jestem bardzo śliczną dziewczynką. Miss Brudasty. Mnie możesz uwierzyć. Przyjrzyj się sobie. Co to za straszydło? Nie wiesz? Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najbrudniejszy w świecie? Dorota! Nie, nie, to nieprawda. Kiedy myłaś ostatnio zęby, Doroto? Zęby? Zęby się nie brudzą. Przecież nigdy ich nie wyjmuję z buzi, nawet na podwórku. Ale wszystko nimi gwiedziesz i wszystko na nich zostaje. Zdrowe zęby, białe zęby, każdy chciałby mieć. Możesz uśmiech mieć uroczy, musisz tylko chcieć. Rano i wieczorem szoruję z uborem. Będą czyste, będą białe, zdrowe, mocne, doskonałe. Dwa razy dziennie, każdego dnia, czy ktoś tak robi? Wszyscy! Nie nabieracie mnie? Spytaj dentystkę, spytaj dzieci. Czy to prawda? Tak! Czy ty też służysz do mycia zębów? Lepiej tego nie próbuj. Ona nie wie, do czego służy mydło, niesłychane. Mówiłam, Miss Brudasu. Wiem, wiem, doskonale wiem. Z mydła się robi wodę mydlaną do puszczania baniek. Bardzo lubię puszczać bańki. Ciepło, ciepło, jesteś blisko. Zgaduj dalej. Dalej? Do czego jeszcze może służyć mydło? Już sobie przypomniałam. Leży w szafie mamy i bardzo ładnie pachnie. Ty też ładnie pachniesz. I każdy to mnie używa. Nie jestem rzeczą, która leży w szafie. Już mnie złościsz, Dorodo. Czy ty nigdy nie myjesz rąk i buzi? Częste mycie skraca życie. Kto uży myje, długo nie pożyje. Mycie nóg, zdrowia wróg. Oto hasła Brudasów. Czyścioszek tak nie powie. Nie chcesz nas? To nie. Idziemy do innych dzieci. Żegnaj, Doroto! Idźcie sobie, nie znam was i nie chcę znać. I tak jestem śliczna. Chwileczkę, a wy dokąd się wybieracie? Nie mogę zostać bez swoich rzeczy. Będziesz musiała. Odchodzimy wszystkie. Zostańcie. Proszę was. Albo wszystkie rzeczy, albo żadna. Ale... Ale wszystko musi się zmienić. Ja chcę być uprana i uprasowana i mieć przyszyto kieszeń. Ja proszę o nowe budziki i wyczyszczenie plan. Ja chcę mieć nową okładkę i powycierane rysuneczki. Ja chcę mieć wyprostowane rogi i równiutkie marginesy. A ja? A ja? Spokojnie, po kolei, nie dam rady. Więc mamy odejść? Nie, zaczekajcie, ale... Pomożemy ci, Dorotu, tylko się z nami zaprzyjaźń. Tylko sięgnij po nas. Tylko posłuchaj się nami, a wszystko się odmieni, jak w bajce. Naprawdę umiecie wszystko odmienić? Sama siebie nie poznasz, Doroto. Dobrze, zgadzam się. Do roboty! Dziś siedź i patrz, a od jutra rób tak sama.
najpiękniejszy w świecie. Miss Polonia jest piękna, jak gwiazda zaklęta, ale nasza Dorota prawie równie piękna. Naprawdę już nie jestem brudasem? Obiecuję, że już nigdy, że już zawsze, jak mi się chce spać. Chodzi Senek na paluszka przy łóżku Doroty. Cichosza, bo będą kłopoty. Noca spokój, żeby spać, żeby mieć sen złoty. Nocie spokój, żeby spać, żeby mieć sen złoty, żeby mieć sen złoty. Jak ja lubię spać, jak lubię mieć piękne sny. Co mi się dzisiaj śniło? Już nie pamiętam, coś dziwnego. Ktoś tu był w nocy, wszystko wygląda inaczej niż wczoraj. Dzień dobry, Dorotko, jak ci się spało? Dzień dobry, mamusiu, spałam świetnie. Nie pospiesz się, kochanie, bo zaraz będzie śniadanie. Nie mogę poznać swojego pokoju. Chyba się zmieniłam przez noc. Może urosłam i wyładniałam, a moja lalka to ta sama. I moja książka, i mój zeszyt, i moje ubranie, prawdziwe czary. Już sobie przypomniałam, miałam sen, obiecałam się zmienić i dotrzymam słowa. Dorotko, pospiesz się, kochanie! Dobrze, mamusiu, tylko pościelę łóżko, jeszcze trochę gimnastyki i do łazienki. Ucieszę włosy, umyję zęby i twarz. Co to? To ja, twoje lustro. Czy coś źle zrobiłam? Wszystko świetnie, ale zęby. Co zęby? Mam ich nie myć? Umyj, ale także po śniadaniu, żeby były czyste przez cały dzień. To ważne. Dziękuję za podpowiedź, dziękuję za wszystko. Dorotko! Już idę!